Rozmowa dnia. Pan poseł Marcin Kierwiński, Platforma Obywatelska. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Panie pośle, to jest jeszcze szansa na wspólnego kandydata opozycji na prezydenta Warszawy? Czy będziemy na ten temat rozmawiać. Przedstawiliśmy naszą kandydaturę. Naszym zdaniem zdecydowanie najlepszą. Człowieka, który ma i doświadczenie, i kompetencje, dużą rozpoznawalność. Ale ma największe szanse. No nie mówię, że kandydatem, ale jednak czasem zaprezentowania tej kandydatury potencjalnych koalicjantów. Od wielu tygodni rozmawialiśmy, także na antenie tutaj u państwa mówiliśmy, że Platforma rozważa dwóch kandydatów. Zdecydowaliśmy na jednego z nich, bardzo dobrego kandydata. Kandydata i młodego. Też, że zaprezentujecie go na początku roku. Stąd w polityce też. No tak, trzeba być przygotowanym. Trzeba być przygotowanym, to jest jedna rzecz, ale też to jest taki moment, bo już, panie redaktorze, jeśli pani pozwoli. No, warto. Ja rozumiem, że koledzy z Nowoczesnej czują się zaskoczeni, natomiast jest to o tyle niezrozumiałe dla szerszej opinii publicznej, że przecież sami mają swojego kandydata, który raczej nie na okres rozmów o wspólnych listach nie zawiesił swojej kampanii wyborczej. Ryszard Petru, bo powiedziałam, że będzie garść cytatów, dosłownie dwa. Ryszard Petru mówił niemal wtedy, kiedy państwo ogłaszali kandydaturę pana Trzaskowskiego, że dobrze by było, gdyby wspólnym kandydatem opozycji był ktoś niezwiązany z Hanną Gronkiewicz-Waltz. Rozumiem, że pan Trzaskowski tego warunku nie spełnia, ale później pani Katarzyna Lubnauer dodała, w zasadzie oceniając państwa zaprezentowanie kandydata, powiedziała, że nie robi się takich rzeczy podczas negocjacji. I dodała jeszcze, to jest kwestia dojrzałości. Czyli zdaje się, że uważa, że Platforma nie jest dojrzała. A przynajmniej negocjatorzy z Platformy Obywatelskiej nie do końca są dojrzali. Można powiedzieć w takim układzie, czy przedstawia się kandydata na dwa lata przed wyborami, przed jakimikolwiek negocjacjami i czy wtedy się jest dojrzałem, to mówiąc do pani przewodniczącej Lubnauer, bo ja nie rozumiem tak naprawdę, dlaczego Nowoczesna zajmuje się teraz atakowaniem Platformy Obywatelskiej. My mamy wspólnego przeciwnika. Tym przeciwnikiem jest Prawo i Sprawiedliwość. Natomiast bardzo mocno chcę odnieść się do tego, co powiedział pan przewodniczący Petru. Przypisywanie Rafałowi Trzaskowskiemu jakichkolwiek relacji dotyczących reprywatyzacji jest po prostu niegodne i nieprawdziwe. W polityce jednak jakieś wartości powinny obowiązywać i tego typu stanie nie powinny powodować. Rafał Trzaskowski rzeczywiście jest członkiem Platformy Obywatelskiej od wielu lat, natomiast z reprywatyzacją nie miał nigdy nic wspólnego. Ale miał dużo wspólnego z Hanną Gronkiewicz-Waltz, jej kampanią wyborczą, bo był szefem jej kampanii wyborczej. To jest, no w pewnym sensie taką twarzą wspierającą. To jest najlepsza rekomendacja dla Rafała Trzaskowskiego. Ta współpraca z Hanną Gronkiewicz-Waltz. To, że prowadził kampanię wyborczą i wygrał kampanię wyborczą, oznacza to, że nie tylko jest merytorycznie przygotowany, ale także skuteczny w działaniu, że wie jak podejmować decyzje. A Warszawa takiego prezydenta po prostu potrzebuje. Ale to nie jest tak, że jak się jest twarzą wspierającą kampanię wyborczą polityka, który później, no mówiąc delikatnie, kończy swoją kadencję z bardzo, bardzo złymi ocenami, no to w pewnym sensie ponosi się również odpowiedzialność za to, że udzieliło mu się takiego kredytu zaufania i prosiło się o to, żeby obywatele również tego kredytu udzielili. To dwie kwestie. Pierwsza sprawa, warszawiacy całościowo bardzo dobrze oceniają te trzy kadencje prezydentury Hanny Gronkiewicz-Waltz, a ja jako warszawiak wiem, jak to miasto się zmieniło. I to ja rozumiem, że teraz no, głównie środowisko Prawa i Sprawiedliwości chciałoby rozmawiać. Zmieniło na dobre. Tak, zmieniło się na dobre. Mm. Środowisko Prawa i Sprawiedliwości chciałoby rozmawiać o reprywatyzacji tylko, ale 12 lat Hanny Gronkiewicz-Waltz i Platformy Obywatelskiej to przede wszystkim gigantyczny skok cywilizacyjny po okresie marazmu, które temu miastu, mojemu miastu zafundowało Prawo i Sprawiedliwość. Mówię mojemu, bo jestem warszawiakiem urodzonym w Warszawie. I mówiąc zupełnie szczerze, te zarzuty, że Rafał Trzaskowski ponosi to takie przypisywanie mu na siłę dlatego, że był szefem kampanii. No nie na siłę. No na siłę. Można powiedzieć, że sam się przypisał i pewno nie na siłę, a tylko przypisywanie mu kwestii reprywatyzacji, dlatego że w 2010 roku prowadził kampanię Hanny Gronkiewicz-Waltz, tak jak mówię, z czymś nieprzyzwoitym. Ja miałem przyjemność też prowadzić kampanię Hanny Gronkiewicz-Waltz. Byłem szefem kolejnej jej kampanii wyborczej i muszę
A raczej dość powszechnie jestem znany z tego, że dość głośno mówiłem o konieczności załatwienia kwestii reprywatyzacji. I panie pośle, pan mówi o tym, że Warszawa tak się wspaniale rozwijała pod... Rozwija, nadal się rozwija pod prezydenturą pani Hanny Gronkiewicz-Waltz. I rzeczywiście to jest przekaz Platformy, nawet wówczas, kiedy się pojawiały bardzo niekorzystne informacje na temat tego, co działo się z tak zwaną reprywatyzacją w Warszawie. Ale pan Trzaskowski wczoraj mówi... Już nie mówi o takim cudownym rozwoju stolicy, a mówi o tym, że go bardzo wiele rzeczy denerwuje, nawet bulwersuje. Całe centrum miasta by zmienił, bo jest straszne. Korki są straszne, komunikacja jest straszna. No to jest jakiś rozdźwięk. No, nie, panu nie ma wierzy, rozdźwięku. Nie? To jest. Nie ma? Znaczy coś się fantastycznie rozwijało, a jest strasznie? Warszawa bardzo się zmieniła. Codziennie widzimy, jak to miasto jest inne. Codziennie widzimy. A pan Trzaskowski mówi, że go denerwuje. Nie. I są takie rzeczy, które w sposób oczywisty każdego warszawiaka denerwują. Dużo go denerwuje. Całe centrum Warszawy go denerwuje i bulwersuje. Nie zabierajmy Rafałowi Trzaskowskiemu swojej opinii na temat, jak chciałby, aby teraz Warszawa dalej się rozwijała. Jeżeli rozmawiamy o tym, jak Warszawa się rozwinęła, to są fakty. To są miliardy na inwestycje, to jest metro, to są żłobki, przedszkola, to są po prostu fakty. Natomiast wiele jest jeszcze do zrobienia i proponujemy kandydata, który właśnie ten kolejny etap rozwoju naszego miasta poprowadzi. A że zna Warszawę, nie jest osobą przywiezioną w teczce, tak jak niektórzy kandydaci, którzy potencjalnie... Ostatnio świetnie znał Kraków. Bo także, natomiast jest warszawiakiem, ale znał Kraków. Mhm. Rzeczywiście, jego rodzina pochodziła, część jego rodziny pochodziła z Krakowa, z tego co wiem, co nie zmienia faktu, że jest urodzonym warszawiakiem, stąd był europosłem, jest ekspertem od funduszy europejskich. Żeby zakończyć temat Warszawy i rozpocząć jeszcze jeden nowy wątek, proszę powiedzieć, czyli rozmowy z Nowoczesną po wczorajszym ogłoszeniu kandydatury pana Trzaskowskiego trwają cały czas? Wczoraj chyba nie było żadnych rozmów. Ja mam nadzieję, ale może że jakieś te... kontakty? Mam nadzieję, że te emocje ze strony Nowoczesnej szybko wygasną, że trochę ostudzą swój język także i wrócimy do rozmowy o wspólnych listach. Jest wiele miast, gdzie mamy szansę dogadania takiej wspólnej reprezentacji. Ale nie trzeba do tego. W Warszawie naszym zdaniem przedstawiamy najlepszego kandydata. Warto, aby Nowoczesna popatrzyła także na sondaże, popatrzyła na szansę tego, kto może zatrzymać PiS i wtedy zrozumie, że Rafał Trzaskowski jest najlepszym kandydatem. Dobrze, zmieniamy temat. Włoski sąd uznał prawo grupy obywateli i gminy, jednej z włoskich gmin, do odszkodowania od państwa niemieckiego za zbrodnię wojenną i sąd w wyroku określił nawet wysokość tych odszkodowań. Czy ta ścieżka, czyli zaskarżania i domagania się odszkodowań przez obywateli w ojczystych sądach, którą również w tej chwili, o której mówią posłowie Prawa i Sprawiedliwości, pana zdaniem jest ścieżką słuszną? Pytanie, jaka będzie skuteczność tego typu dochodzenia swoich roszczeń. We Włoszech się rozpoczęło i zdaje się, może być skutecznie. Tylko zgodzi się pani redaktor, że skuteczna będzie wtedy, jeżeli mieszkańcy tej miejscowości otrzymają te pieniądze. Jeżeli to będzie wyrok, który nie zostanie zrealizowany nigdy, ponieważ utknie gdzieś tam na styku kontaktów dyplomatycznych pomiędzy Włochami. Wyroki w państwach Unii obowiązują, tak? Tak, oczywiście, że obowiązują. Czyli pan myśli, że Niemcy będą łamali prawo Unii Europejskiej? Nie, myślę zupełnie co innego. Myślę, że tak będą się odwoływali, że ta sprawa potrwa wiele, wiele lat i tak naprawdę efektów jej nikt nie jest na dzisiaj pewny. Zobaczymy w jakim kierunku to pójdzie. To jest jakiś precedens. Włosi go to rozpoczęli. Jeżeli okaże się, że w ten sposób to włoskie miasteczko dostanie jakiekolwiek pieniądze za straty poniesione, no to będzie otwarta droga do tego, aby w tym zakresie działać. Sam pan mówi, że pana zdaniem ten proces włoskiego miasteczka i włoskich obywateli będzie trwał bardzo długo, więc rozumiem, że w Polsce nie będziemy czekać na rozstrzygnięcie i na ten koniec tej sprawy. Skoro 100 posłów Prawa i Sprawiedliwości pyta Trybunał Konstytucyjny o to, czy taka ścieżka w Polsce jest możliwa, a jeżeli Trybunał uzna, że jest możliwa i państwo niemieckie w Polsce wobec zbrodni wojennych, zbrodni ludobójstwa nie jest chronione, nie powinno być chronione immunitetem, to czy pana zdaniem
tę ścieżkę należy w Polsce zacząć wykorzystywać. Ale czy państwo polskie ma wystąpić do sądu? To nie, no, ale nie ja mówimy o państwie polskim, mówię o konkretnym przykładzie. Obywatele, ewentualnie jakaś kwestie to są kwestie dotyczące polityki zagranicznej mimo wszystko. I także relacji, i tych dawnych, które muszą być opisane. To są przede wszystkim prawa obywateli. I kwestie dotyczące... Nie, to są oczywiście prawa ludzi, to są oczywiście kwestie elementarnej sprawiedliwości i co do tego się zgadzamy. Natomiast na końcu każdego procesu tego typu musi być rachunek zysków i strat. Jeżeli to jest tak, że realnie nie dostaniemy żadnych pieniędzy, a zrobimy tylko burzę medialną, która pogorszy nasze stosunki z innymi krajami europejskimi, to po prostu z perspektywy Polaków będzie to nieopłacalne. Tylko tyle mówię. W każdej sprawie, zwłaszcza takiej trudnej sprawie, każdy z nas musi analizować. Żeby słuchacze mieli jasność. Pana zdaniem ta ścieżka, jeżeli okaże się, że w Polsce również jest do wykorzystania, powinna być wykorzystywana przez polskich obywateli. Jeżeli tylko Prawo i Sprawiedliwość przedstawi jakąś realną ścieżkę ubiegania się o te reparacje, to ja będę... Realną ścieżkę. Na razie to są nasze wewnętrzne dyskusje. Jeżeli przedstawi jakąkolwiek realną formę, ja już dawno powiedziałem, trzymam kciuki, żeby Polacy zobaczyli jakiekolwiek pieniądze od strony niemieckiej, bo jest bezsporne, że od strony moralnej takie pieniądze Polsce się należą. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Marcin Kierwiński, poseł Platformy Obywatelskiej, był gościem Sygnałów Dnia. Była to rozmowa dnia.